Witamy Was w 8 epizodzie Skatecastu. Witamy ponownie. No, na samym początku chcielibyśmy podziękować za naszego Patronite'a. Michał Przekota, Filip Doroszewski, Szymon Jaros. Przepraszam Cię, Szymon, że ostatnio pomyliłem Twoje nazwisko. Michał Słotwiński i jeden z moich kolegów, który mówił, żeby nie podawać jego danych, ale dzięki niemu mamy nowy mikrofon. Także dziękujemy. Dorobiliśmy się. Dziękujemy Wam bardzo za wsparcie. Teraz będziemy już mogli przejść nawet do zapraszania, jak znajdziemy miejsce, gości tak. Do udziału w naszym podcaście. Także będzie się działo. No i jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy. Także przechodzimy teraz szybko do sekcji newsów. No, nie działo się wiele, ale jednak są rzeczy, o których warto powiedzieć. Coś tam mamy. Coś tam mamy. Austin Gillette oficjalnie pro dla Globa doczekał się swojego buta, swojego pro modelu. Co w ogóle sądzisz o tym bucie? Converse. Tak? Tak uważasz? Tak, jakbym nie wiedział, że to jest Globe, to ktoś by w nich wszedł, to bym pomyślał, że po prostu w Converse'ach idzie. No w zasadzie przypominają trochę te trampki. Chucky Taylory. No ale chyba Austin jeździ tyle czasu, że wie co robi. Mógłby też dla Converse'a jeździć. W zasadzie. No. No, pamiętasz jego promodel dla Huffa? One też były jakieś troszeczkę takie bardziej wyszukane, że tak powiem. Miały jakąś taką dziwną podeszwę. Coś tam takiego było. No było. Mm. Sprawdzę. Nie pamiętasz firmy? Firmę pamiętam. Mam koszulę. Naprawdę? No. Ale nie wiem, no. No kto tam jeździł? No Mason Silva teraz jeździ dla Huffa. Ale dla odzieżówki, tak. bo obuwniczego już nie ma. Joey Pepper jeździł w butach Huffa, nawet tak, promodel tak. miał. Brad Cromer. Też miał swój promodel buta. Huff miał jeden taki właśnie model ładny. Jeden z naszych kolegów miał. I patron nasz, Filip, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. On powie nam, jaki to był model. Mhm. Nawet na No Worries jeździ w tych Huffach. Fajny but, mi się podobał akurat. No może Brada Cromera właśnie, no bo one były jakieś takie kapciowe bardziej. Fajny budzi. No tak to nie wiem. Tak to odnośnie buta Austina to też nie za wiele mam do powiedzenia. No ma taki wyszukany element, tą gumę w takim falistym kształcie. No widać, że jakiś taki detal bardziej. Dodatkowe jakieś trzy wypukłe paski, czego nie rozumiem. No ja w zasadzie też nie, no bo w zasadzie... Jeśli chodzi o buty, uważam, że po co dodawać elementy, które niczemu nie służą tak naprawdę. Znaczy, chyba że czemuś te służą. Ozdoba. No ozdoba, dobra. Nie, ja jestem zwolennikiem prostych butów. Tak. No ale co, spoko. To spoko. Cieszymy się. No tym bardziej, że niedawno omawialiśy jego montaż w Formerze. Gdzie jest w formie. A tu pytanie, czy Globe ma jeszcze jakiś sens w tych czasach, po tylu latach? Dobre pytanie. Kiedyś firma taka dość mocna, nie? Opinion. Dawne czasy. Pewno ludzi kupowało zawsze Globy, teraz. United by Fate, później jeszcze. A teraz już team został bardzo odchudzony. No, ciekawe. Ale wydaje mi się, że oni w Australii są tacy tak. Troszeczkę więksi. Więc... Rodney nadal dla nich jeździ. Jeśli można powiedzieć, że jeszcze jeździ. No chyba... Ma deskę. Coś tam robi. Coś tam robi jeszcze. I tak, no dobrze, że w ogóle jeszcze. No. To ale tyle. Bo tam nawet nie ma co montażu omawiać, bo tam nawet były chyba dwa triki, nie? Front blunt na P7 i frontside 180 chyba na switch z manuala i tyle. Mm-hmm. No i tam jakiś lifestyle'owy klip tam opowiadał o jakichś inspiracjach w związku z butem. Ale szczerze mówiąc, but do niego pasuje. To jaki ma styl, że tak już powiem, jego ubiór i ten but to jakoś tak się łączą ze sobą. Tak no, więc wiem. Chyba jednak to wszystko ma sens. No. Także to jest dobre połączenie. Skoro mowa o dobrym połączeniu, John Shanahan, DC. To jest najlepsze połączenie. Doczekał się swojego colorway buta w ogóle Metric. Najlepszych sponsorów ma, najlepsze połączenie. To jest taki trójkąt bermudzki. DGK, DC i Venture. Najlepsze Venture. Połączenie. No i w sumie on jeszcze ma tą swoją firmę. Tak.
Pangea Jeans. Tak, tak, tak. Szeroko. No, pod siebie robi. John jest 96 rocznik, z tego co mi wiadomo. Wygląda jakby w 96 już długo jeździł w Filadelfii. No, no. Jakby on i Josh Kalis spędzili razem dużo czasu. To jest połączenie Josha Kalisa i Briana Wenninga. No, no w zasadzie. Tak. But jest spoko. Ale nie wiem, czy to się odzwierciedla w jego jeździe w zasadzie, no bo on jest jakiś taki bardziej wszechstronny, mam wrażenie. On jeździ na rampie. Tak, widziałem. Jeździ na rampie i to mnie tak bawi. Jakiś jego klip na Instagramie, gdzie robił właśnie blunt to fake'i, tak na kuterach różnych tam wysokości. To w ogóle było takie wow. No ja widziałem też na Instagramie, jak czy on na rampie jeździ. No w ogóle na kontach on potrafi jeździć, więc to szokuje. Trzeba jeździć na wszystkim. No. Nie można się ograniczyć. Nie można. But spoko. Tylko nie rozumiem tej podeszwy. Że dla mnie może jest takie trochę za duży. Za duży. No bo to musisz czuć ten rap. No dobra, ale też trzeba mieć feeling deski. Ale mam wrażenie, że w takich butach no, nie czuję się za dobrze. Czuję się. Tak? Miałem takie DC, nie pamiętam modelu, one były tak ogromne. To były wielkie buty. Czułem deskę i to były jedne z lepszych butów, jakie miałem. No nie, faktycznie. Kiedyś jeździłem w większych butach. Command chyba? DC Command, tak się model nazywał, jeśli dobrze pamiętam. Jeszcze one były ogromne. W dużych Sirkach jeszcze jeździłem. To były czasy. Sirka jeszcze robiła buty. Jeszcze robiła buty, a nie w sumie teraz też robi, ale dwa modele chyba. Mają chyba chyba jedyna osoba, która dla nich jeździ, to jest Adrian Lopez w tym momencie. Tak. Jego Pro model jest produkowany od nie pamiętam X czasu. Lat. No. Ale John spoko. Czekam tylko na inną kolorystykę, bo jasne buty jednak nie są dla mnie. Albo może, żeby się doczekał Pro modelu kiedyś. Linksy z napisem John Shanahan. No, pewnie tak by to wyglądało. No. No i dalej, trzymając się kwestii obuwniczej, mieliśmy krótki klip od Michaela McRoda. Nie wiem, czy młodsi słuchacze będą go w ogóle kojarzyć. No w każdym razie długo, długo jeździł dla europejskiego elementa, ale od kilku lat już tak jakby odpuścił sobie powiedzmy tę profesjonalną deskorolkę i raczej jeździ tam dla siebie, bodajże w Berlinie. On tak. Zdaje się, że a to jest, w Berlinie mieszka. To się chyba Michael, nie? Jakby było z niemieckiego, tak mi się wydaje. Bardzo możliwe. No ale zostańmy. Może być. Zostańmy przy. No nie, but zupełnie nie dla mnie. No właśnie nie powiedzieliśmy, że on, że tak powiem, zaczął swoją firmę obuwniczą. Z dziwną nazwą. Fishing Lines. Fishing Lines. Znaczy to nawiązuje do tej całej serii jego montaży, w których brał udział, gdzie tam w takich mniej lub bardziej egzotycznych miejscach świata jeździł sobie na deskorolce. Zauważyłeś, że mają ten haczyk wędkarski? No, taki no, motyw jest. Faktycznie. Ale but zupełnie nie dla mnie. Generalnie są dwa modele buta. No i jesteśmy tutaj zgodni, że buty wyglądają dziwnie po prostu. Jedne są buty za kostkę, wyglądają zupełnie jak takie zimowe, nie? Z jakiegoś sklepu obuwniczego. Wyglądają jak buty generalnie do chodzenia na co dzień, takie bardziej jakieś casualowe, że tak powiem. No. A drugie, no przyznam szczerze, że no, nie chcę się negatywnie wypowiadać, no ale zostańmy przy tym, że po prostu nie mój styl, nie podobają mi się. Dobra, wyglądałem źle. No, no nie ukrywajmy. No. Ale wy możecie mieć inne zdanie. Każdy tam może no, mieć robili zdanie. Kiedyś slipony ze sznurowadłami, nie? Pamiętam Supra. Model Kuba. Faktycznie. Miały motyw ze sznurowadłem. Mhm. I Lakai, Riley Hawki, dwójki, tak samo. Ale te Riley Hawki wyglądały w zasadzie jak Kuby, tak naprawdę. No. Że dla mnie to była taka trochę kopia. Jeździłeś slipona w ogóle? Nie. Ja też nie. Kiedyś sobie pojeżdżę. Wlakaj oczywiście. Faktycznie, może jakoś tam na lato sobie w takich kapciuszkach jeździć. A co, a tak ogólnie? Klip fajny. Klip fajny. Na bęku jest kickflip nose manual i to mi się najbardziej chyba podobało. Mi się podobał taki spot, gdzie to był taki
a la trójkąt. Dwa zestawione ze sobą bęki. Jeden taki bardziej stromy, na którym robił stala i schodził na drugą stronę jakimś manualem, jakimś switch manualem, tego typu rzeczy. No w każdym razie polecam sobie sprawdzić fishing lines, no może niekoniecznie buty, ale wcześniejsze montaże. Taka zabawa deską, nie? Że po prostu masz przyjemność z tego, że jeździsz. Widać, że on powiedzmy nie robi jakichś niesamowicie trudnych gościa. Trików, ale może było słychać. Pewnie słychać. Kotka. On tutaj chce brać udział. Tak, ASMR robi. No, ale wracając do Michaela, obczajcie sobie fishing lines. No może nawet te buty sami ocenicie. Tu zabawa z kotem, a tutaj dalej montaże. Tematy obuwnicze, ciąg dalszy. Tom Nox w New Balance numerik 440. Jego colorway? Tak. Co sądzisz o bucie? Muszę powiedzieć, że New Balance ma więcej butów, które podobają mi się dużo bardziej. Tak. No ale odnośnie samego montażu, no bo tutaj już można coś więcej powiedzieć. Jacob Harris i Tom Nox to jest idealne połączenie, idealny duet. Naprawdę, jeżeli chodzi o nagranie i deskorolkę. Szybkie nogi. Pierwsza sekwa był super crooked. Frontside blunt, frontside nose grind, backside big spin, half cup i wszystko na prędkości. To była ta pierwsza sekwa w Sycylii, nie? Tak, staje się, że cały klip był nagrany tam. Też zrobił tam frontside 50, backside out w ten zjazd. Kurczę, i frontside 50, backside out. Jeszcze może jakoś tam by się udało wycisnąć, ale żeby tak w środku murka jeszcze w zjazd, nie? No, to przerażające naprawdę. A przy okazji widziałem, że podczas nagrywania, znaczy jak tam robił jakiś triczek podczas tej sekwy, miał deskę crooked. Wszyscy trafiają do crooked teraz. No bo deski tam ze stajni Deluxe generalnie są dobre. No tak. No i ja uważam, żeby pasował do crooked. Zresztą kto by nie pasował do crooked? Wade DeSarmo. Colin Provost. skrajnie różne osobistości. Ale nie, Tom Nox jest bardzo spoko, ja go lubię. Tak jest. I Jacob Harris. Jest na zajawie. I Jacob Harris to jest gdzieś w moim, nie wiem, może top 3 najlepszych kamerzystów. No. Tak. Że kiedy oglądasz montaż, wiesz, że on to nagrał. Bo skacze ze schodów z kamerą. Nie każdy się może poszczycić z takimi umiejętnościami. Niedługo jak będziemy odpowiadali na pytania, tak jak się rozkręcę z kamerzystami, to A było pytanie ulubionych kamerzystów? Mam nadzieję, że będzie. A jak nie, to sam powiem. Zapytajcie go o to. Proszę. O, i jeden triczek. Robił Oli przez gap na backside lip slide na takiej niższej platformie. Bardzo mi się to podobało. Mi się jeszcze podobało właśnie na tym samym spocie, co mówisz. Frontside shovit na ten mureczek niżej. Szybki pop shovit z murka i frontside nose blunt slide na kolejny mur. Tom Nox jest. I miał też jakiś wielki drop tam z jakiegoś daszku czy coś w tym stylu, ale no ja jestem przeciwnikiem dropów. No nie, no dropy nie. Z żadnych dachów, z mostów. Chyba, że Michał Juraś. To on może. Wybaczam. Jedyny wyjątek Michał Juraś jak najbardziej. No, ale Tom Nox super. Tom Nox super. To już ja w ciemno wiedziałem, że będzie super. No na dobrą sprawę. Jak zobaczyłem, że jest ten klip, no to porzuciłem jakieś tam swoje przyziemne czynności i zająłem się właśnie oglądaniem Toma Noxa. Tak. No dobra, teraz przejdziemy powiedzmy do spekulacji. Na relacji PJ Lada było zdjęcie, gdzie PJ jest w butach S. Jaki to był model? No Asel. Legenda. Ja jestem zachwycony i PJ ma wrócić do S-a. No, nie zważywszy, że ostatnimi czasy na Instagramie jest taki, powiedzmy, deskorolkowo bardziej aktywny. No. A nie tak, bo mam wrażenie, że za czasów New Balance'a jakoś tam, no powiedzmy, nie nagrywał za dużo. Miał wyszedł tricolor i
Faktycznie, że dopiero jak już, nie wiem, czy on odszedł, czy oni z niego zrezygnowali. Nie wiadomo, tego się nie dowiemy. Ale patrz, z Bostonu, nie? New Orleans, on z PJ z Bostonu, może się nie dogadywali. Tak, no myślę właśnie, że to zadecydowało, że on w ogóle był w New Balance, że firma z Bostonu stwarzał wrażenie takiego lokalnego patrioty. Tak, także tam Patrick, wróć do S-a, nie? No, żeby to była jeszcze decyzja dla niego, to musi być jakaś tam obopólna zgoda, nie? Tom Penny wrócił. To PJ może. I kto będzie następny? Mike Taylor. Do S-a? Jeździł przez jakiś czas w S-ie. Ja bym widział Costona. Roniego Kriegera. Roni Krieger też. Tak. I Coston. A to by było ciekawe, jakby jednak zrezygnował z Nike dla S-a. No nie wiem, nie wydaje mi się. To by był w szoku trochę. Coston też tam miał, nie? Z 9 chyba promodeli. Co on też tam? Dla S-a? No, miał dużo. No, ja oczywiście pamiętam ten, który był ala but koszykarski. Który to był? Costony dwójki? Costony dwójki albo trójki. Tak, tak, dwójki coś albo takiego. Trójki. Będę musiał sobie to później sprawdzić. Ale Coston miał właśnie kilka promodeli w S-ie. Mm-hmm. Jak Day One w DVS. Nie, no może nie aż tyle. No, i ale... Pirot w Nike. Oho. Bo on chyba też miał tam z 10, 11? 11 wydaje mi się. No tam jeszcze jakieś takie, pamiętam, Pirody 2,5 net wyszły. No, tam było coś takiego. Także... No ale nie powiem, no chętnie bym widział PJ-a znowu w S-ie. Najlepszy powrót. Faktycznie. No. Jeszcze niech nagra coś na wzór Wonderful, Horrible Life, no to... No, koniec. Już, wszyscy na to czekamy. To jest skater roku. No naprawdę. No to już wtedy jakby wyszedł taki przejazd, ten powrót, skater roku. No nie ma co tutaj no, w ogóle dyskutować. Nawet nie trzeba było nic dalej opowiadać. No nie, już po prostu ten rok był zamknięty, nie? Zostawiamy. No, także... Trzymam kciuki. Żeby wrócił do S. Kurde, niech wróci. I niech S wyda film. Takie drugie Manikmati. Tylko, że teraz to chyba bardziej rap. Mają Wade'a Desarmo w team. Wade'a Desarmo. Szmati Chaffin. DJ Rogers. Tom Asta. No, faktycznie taki. Teraz jest rap. Bardziej na rapie. Tom Asta, S i Santa Cruz. No, nie wiem. No, ale no, dobra. Dobra, to na kiedy inny indziej. Czas, powiedzmy. No, ale tutaj czekamy na taki powrót. Zdecydowanie. Na ostatnią chwilę przed naszym nagrywaniem wyszedł nowy przyjazd od Leo Romero. No. Przyjazd o tytule Skater, po tak. prostu. To dziwna nazwa, ale okej. Okay. Za długi? Za długi. Dlaczego? No, 12 minut. Dobra, ja rozumiem, że tam chyba... On to ile trwa? 6? 5? Potem są same no, wstawki? Myślę, że z jakieś 2 minuty były takie stricte lifestyle'owe. Ta wizyta tam na stacji benzynowej, jakieś tam posiedzenie z gitarą, tego typu rzeczy. Pojawił się tam Brayden, nie? Nawet gościnnie. No, miał triczek jakiś. Switch truje ze schodów zrobił. No i miał takie super długie frontside five na takiej płaskiej, okrągłej rurce. Kurczę. To jest w ogóle dla mnie przerażająca sprawa. A Brayden jest super. Five na okrągłej rurze. Dla mnie w ogóle grindy na rurze. Wydaje mi się, że chyba taki jeszcze z bardziej takich bezpiecznych, że tak powiem, to chyba Fibul był na rurze. Wydaje mi się, że kruket mimo i kruket, wszystko. No. Że jak już masz ten pinch, no to wtedy to wchodzi. Ale co tutaj powiesz ogólnie o przejeździe? Bo ja mogę... Szczerze? To mam wrażenie, że Leo już najlepsze czasy ma za sobą. No ja... W sensie takie jazdy na takich szalonych rurach. No mam wrażenie, że w Stay Gold właśnie już był taki szczyt. Że wszystko co najlepsze wtedy już zrobił. No lepiej obejrzeć przejazd w Stable, że tak powiem. Nie no, nie mówię, że ten przejazd jest zły, ale mam wrażenie, że już te lepsze numery zrobił. I że teraz wolałbym zobaczyć go jakby robił takie rzeczy jak w Transworldzie, First Love. Ryan Gallant. No dobra, ale my tu o Leo, a nie o Gallancie. Na następny raz może. Nie no, super jest początek. Podjeżdża na stację... Tankuje sobie samochód i te wszystkie triki na tej rurze. No to wyglądało jakby to była taka rozgrzewka. Jakiś tam kruket, jakiś tam lip slide, five-o, coś w tym stylu. Nie, ale taki typowo przez Leo Romero. Rury, gapy,
3/4 przejazd to właśnie rury. Ale muszę wspomnieć o takim fajnym triczku. Robił nollie flipa przez długi płaski gap między dwiema takimi platformami. Że przez płaski gap na nollie naprawdę to jest nollie flip i nollie hill tam siadł. Możliwe. Nollie hill był chyba pierwszy, a potem właśnie nollie flip. Jeszcze miał też taką sekwę, gdzie robił już tam nieistotny jaki trik z rury, no bo wiadomo, że w sekwie musiała być rura, ale robił nollie hilla pod schody. Nollie hill pod schody. Tak, nie wiem, jakieś trzy schody. Trzy schody tam ale... były. Ale jak? Pod schody. No właśnie. No właśnie z nollie, nie? Nollie pod schody. Ciężkie. Bardzo. No ja właśnie mam problem, żeby w ogóle nollie pod coś zrobić. No ja tam może pod krawężnik. Może pod krawężnik. Już prędzej, nie wiem. Nollie na nose manuala. Nollie nose manual. Piękny trik. Na rapie. Ale nie było tam, więc nie będziemy gadać. No i w ogóle był taki moment, jak tam robił nose grinda na jakiejś takiej białej rurze przez jakąś taką otwartą przestrzeń. To dłużej tam zostali przy tym. Jak już pokazywali go, jak tam miał tą podartą koszulkę, tak te wielkie dziury, to pomyślałem sobie, że wyglądał wtedy jak Ben Nordberg. Jak, tylko, że tutaj to widać było, że to wynika z jakiejś tam ciężkiej roboty, a Ben miał jakąś taką fazę chyba, że jeździł po prostu ciągle ale, w tych podartych. Ale on chyba miał poszedł. Jakiś taki motyw, nie? Tak mi się wydaje, że on był modelem jakimś? Jest. Jest? Jest wciąż. No teraz... Mieliśmy nawet ostatnio, nie? Z 2 tygodnie temu, że jeden z raperów, Lil Durk, był na meczu koszykarskim w swetrze ze zmalowaną deskorolką. Ja, prawdę powiedziawszy, pierwszy raz słyszę o tym gościu. No nie, no ja to tam znam. Że tam zobaczyłem i zastanawiałem się, kto to jest i dlaczego. Dlaczego w ogóle ta deska? Chyba w tamtym roku był jakiś pokaz mody i właśnie ten sweter się pojawił. I takie, co się dzieje? Nie wiem, nie rozumiem. But why? No, możesz kupić nawet w Warszawie w Witkacu deskę, nie? Tylko nie pamiętam, czy Prada, czy Gucci, ona kosztuje ponad 5000 zł. Jakie ma łożyska? Szybkie. Koła Spitfire'y? No właśnie nie. No. Czyli nie istnieje. Czyli bąsy. Jakieś najzwyklejsze. Z 60A. I 50 mm. No. Dobra, już się nie załamuj. Wielka szkoda. Leo miał fajną sekwę. Backside Crux na takiej rurze łamanej przy schodach. Czyli wiadomo, no Leo, Cruxik, rura podwójna, łamana i truja przez gap. I tutaj ja jestem akurat fanem. Bo mówię, to jest taki przejazd Leo Romero. No, że, jak zobaczycie jego inne przejazdy, to myślę, że wiecie, czego się spodziewać po prostu. No, tylko się różni tym, że kamera jest inna. Że John Miner przerzucił się na Full HD. Szkoda, nie? No, w Stay Gold, VX1000, ten VX chodzi pięknie. No co? Ale ja nie wiem, ja nie odsyłam, ja powiem spoko, ja chcecie obejrzeć. Ja mimo wszystko uważam, że warto zobaczyć, co na bieżąco robi Leo. Tak. No i to tyle z jego tam przejazdu. No, przechodzimy teraz do filmu. Obuwniczego, a jakże? Vans. No dobra, może zacznij. Generalnie... Jest ciężko. Lubię Vansa, nawet lubię bardzo. Większość moich butów, które miałem w życiu, to Vansy. Większość butów, w których jeździłem, to Vansy. I Janowskie. No, kilka miałem. No. W każdym razie daje to wyobrażenie, że no, naprawdę lubię Vansa, ale gdyby to był pierwszy film, jaki bym zobaczył od nich, to bym stwierdził, że cholera, nie chcę wspierać takiej firmy. No, bo szczerze to nie ma tu nic, co by broniło ten film. Jestem mega wielkim fanem Vansa, znaczy filmów Vansa. Każdy montaż, film to od razu pochłaniam na premierę z 5 razy pod rząd. Najgorszy film Vansa, muszę tutaj tak powiedzieć niestety. I ja bym powiedział, że dlaczego to się nie nazywa Vans Collabos Supreme?
To swoją drogą, ale Bo no co? chyba wszyscy oni, goście, którzy tu jeździli. Etienne Gagne, chyba. On nie. A On... Diego? Diego Toad? Nie wiem. Nie wiem, czy jeździ dla Supreme, Kurczę, ale faktycznie. chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Ale dobra, w Także każdym dobra, mamy razie dwóch gości, którzy nie jeżdżą dla Supreme. większość ludzi, którzy się tam pojawili, Vans X To Supreme. może ja inaczej powiem. Ja streszczę ten film najlepszym trikiem. A. Ben Cadą i Primo Slide. Tyle. Tyle. To powinno być koniec tego. Nie no, powiem szczerze, że widziałem kilka spoko trików, ale Rowan nie uratował filmu. no, Rowan właśnie nie liczyłem, uratował. że jeżeli ktoś coś pokaże, to właśnie Rowan, ale szczerze to chyba nie zapamiętałem nic, co zrobił. Jeden trik zapamiętaj. Dobra, dwa. No. Przez taki transfer z wybitki, jak masz te krawężniki takie I pod kątem. pewnie przez hydrant. Nie było hydrantu akurat, po O. prostu była trawa. To tam zrobił Varial Hila, O, więc faktycznie. Masz rację. na wysoki wykos właśnie nie był żaden tam szczur, tylko wysoki, ładny Varial Hil i Impossible na frontside 50 na rurze przy murku. Trick a la Braden Tak. Hoban. I tutaj u mnie się Rowan kończy. Podobał mi się jeden trik od Aidana. Aidana Właśnie, robił właśnie. slappy 50-50 na krawężniku, ale takie a la downhill, że najeżdżał i jechał po prostu na tym krawężniku taki masywny downhill. To było naprawdę spoko. Tu musimy się zatrzymać na chwilę. Bo To brzmi tutaj poważnie. z Aidenem mam to samo, co ty z Kylem Walkerem. Zupełnie gościa nie rozumiem. Nie rozumiem fenomenu, bo wiem, że dużo ludzi się jara. Gość jest dla mnie bez zajawy żadnej. No, nie wiem, nie rozumiem go. Nic, po prostu ja mogę, jak widzę go, to mogę po prostu przewinąć sobie. I tyle. Wiesz co, ja tyle rzeczy, ile od niego widziałem, nic mnie do tej pory nie przekonało. No nie, to gość mnie nie Że to przekonuje. nie jest tak, że jakoś tam go wybitnie nie lubię, ale po prostu też nie wiem o co Nie chodzi. wiem, nie No, rozumiem go. jest i tyle. A tak co jeszcze? Co tam mamy? Zapamiętałem. No szczerze nie wiem, kto zrobił ten trik, ale to był frontside nose, body varial na switch front taila. Etienne Gagne, chyba. Gagne się pisze. On jest z Kanady. Dla oldtimers jeśli właśnie. No, to też zapamiętaj. No w To mi każdym się podobało. Ja go lubię razie akurat. to był dobry triczek. To jest super. Ale w sumie, do Vansa. W sumie nie wiem, czy on tam pasuje. Jak ktoś jest z Kanady, to nie jeździ dla No nie Vansa. powinien jeździć dla Vansa. Dla Diamond. A dla Diamond jeździ chyba. O kurde. A jeździ dla Supreme? Nie. Ani Ej. dla Red Dragon nie jeździ. O rany. Także tutaj jest poważna sprawa z gościem. No, drogie firmy, zapraszamy do wsparcia Etienne'a. No, ale Etienne to Szczepan, wiesz? Szczepan? Tak, Tak? po A nawet francusku. nie wiedziałem. To już jest, teraz wiem. Skatecast uczy i bawi. Tak. Nie no, Diego Toad jeszcze tam jedzie. A Diego też tak, no nie wiem. No, też nie mówię, że jakoś tam omijam jak Aidena, ale też tak wielkim fanem nie No, jestem. zrobił fajwo zejście Varia Flip na tych murkach Pyramid Ledges. Tak Podobno to ten się spot jest kojarzy. mega trudny. Że on jest już taki strasznie przetyrany. Gdzieś czytałem o tym, że on, jak nie jesteś prosem, to tam podobno się nie podchodzi do tego murka. A jeszcze Tyshan tam od drugiej strony robił No. triki, w sensie tam od ulicy. Sage LSSR, tam front blanta i frontside tail slide O od drugiej rany. strony. Od drugiej strony i frontside nose blunt slide. Od drugiej Od strony. drugiej strony. Masakra. Diego zrobił pull jam zejście, dobrze mówię, cancer flip, to się tak nazywa. Że wiesz, Aha, pół że full flipa flipa i pół i cofasz. szczerze to zastanawiałem się nad tym, no bo nie wiedziałem, jak w ogóle należy to nazwać. Mi się podobało. Ten triczek? No, Dziwne, to ale. był drugi trik po Primo, który tam był fajny. Jeszcze gościnne triki miał Elijah Berl, ale
Szczerze to też nic nie zapamiętam. Nic nie zapamiętam. Zapamiętałem tylko tą dziwną akcję, którą on ma z rękoma. Szczególnie tutaj się to rzucało w oczy, że powiedzmy lądował trik, miała jakaś tam sekunda czy dwie i wtedy robił taki dziwny wymach ręką. Taki no nie wiem, tak jak robił coś w tym stylu Dylan, tylko robił to tak jakby momentalnie. I przez jakiś czas Miles Silvas. Obejrzyj sobie teraz Away Days i przejazd Milesa Silvasa, gdzie cały czas jak ląduje robi daba rękami. Pamiętasz, jak jeszcze jeździł... Dla Lakaj i dla LRG. I dla Organiki. No. Miał taki montaż na tym skateparku od Kajo. Miał. Na Playground się nazywał. Tak, tak, faktycznie. Robił tam flipa na backside taila, to zapamiętałem, bo to było komiczne naprawdę. Jego ręce? Tak, tak, właśnie. Flip na backside taila, wylądował i po prostu jak jakiś surfer, że tak zarzucił tymi rękoma. No i, polecam to zobaczyć. No i ja byłem wielkim fanem, teraz nie robi taki już taki, jak każdy inny skate. Niczym się nie wyróżnia. Niczym. Tak myślisz? Tak. I lubiłeś go, bo... No tylko dlatego. Robił coś takiego? No. No, ale w sumie... No, także ja już mogę skończyć rozmowę o Vansie. Czekam na lepszy Vans montaż. Vans Propeller. Europejskie wszystkie Vans. No faktycznie. Wszystkie. Jest mocny europejski Vans. Wszystkie montaże. Tutaj. Ale Vans X Supreme... To... Dziękujemy. Nie, dzięki. Tanner Lawler. Na Pepper Grip. Co sądzisz w ogóle o papierze? Nie miałem. Nie miałeś? Tylko mob. Tylko mob, dokładnie. Nie, no dobra. My G. Nie stać mnie na moba, jestem biedakiem. Mob nie jest drogi. Przecież on kosztuje coś koło 30 zł. To jest chyba teraz jeden z najtańszych papierów. Biorę to, co dostaję za darmo. Nie no, żartuję. Myślę, że... Mob, sponsor me. Mob i świeże buty to jest... Najlepsze połączenie. Ale to zabójca tych butów. No nie, tam nieprawda. Mob jest najlepszy. No dobra, no w każdym razie jakbym miał okazję, mógłbym przetestować Pepper Grip. Dlaczego nie? Ale montaż spoko. Ja w ogóle gościa wcześniej nie znałem. Nie? Nie. On tylko, że Berix, nie? Tak. A tak, żeby to przejazd? To była jakaś tam siódma edycja. Tam to było to Froze versus Jones? Tak, tak. On miał pecha, trafił na Luana. To nie, to każdy wtedy ma pecha. No. Prawie. Co powiesz o przejeździe? Było kilka fajnych trików i kilka, wydaje mi się, NBD. NBD. No ale dobra. Była taka jedna fajna sekwa. Switch Frontside 5-o, Frontside 180 out. To taki spot jest, jak takie są drzewa i to wygląda jak donice by były. Na wielu filmach deskowych ten spot był. Teraz, nie wiem, pierwszy lepszy przejazd Ryan DiCenzo w Transwordzie Hallelujah ma tam sekwę. Ojeju. Chyba nawet Mike mu ma na tym spocie sekwę w Pretty Sweet. Taki spot, tak, jakbyś zobaczył, byś od razu sobie przypomniał te wszystkie filmy. A skoro mowa o takich znanych spotach, zaczynał od... Noli Cruxa na takim jakby znanym krawężnikowym spocie, że to był taki łukowaty krawężnik. Tak. Tak. No mam wrażenie, że w pewnym momencie w każdym montażu był jakiś trik na tym. Że myślę, że to jeszcze było w jakimś tam zeszłym roku może, że była jakaś taka faza. To też chyba przy jakimś drzewie jest taki krawężnik. Tak, tak, że to okrąża drzewo. W ogóle zauważyłem, mamy ósmy epizod i w każdym epizodzie rozmawiamy o jakimś zaokrąglonym murku czy krawężniku. I to jest niesamowite. I nawet jeden montaż, o którym będziemy wspominać, też ma taki zaokrąglony murek. Ale to jeszcze dobra, parę minut. Już sobie przypomniałem. No i co tam jeszcze widziałeś? Właśnie tam w tej sekwie, gdzie Switch Frontside 5 był trik, którego strasznie długo nie widziałem. Bo następnym trikiem był Heel Flip Backside Tailslide Poprzowit Out. I Kick Flip Backside Tailslide to widzisz praktycznie... Codziennie. Co nowy montaż czy film. Ale Heel Flip Backtail to już dawno się nie widziało. Robił fajnego backside taila na takim niziutkim murku, ale pod górę. I schodził I flip out. Flipem do swojej. Tak. W ogóle
Kiedy zaczęło się robienie takich trików pod górę? Na to, czy coś? Lio Romero to na róż. Na róże. Na róże. Ale pod Tori Padwil? Może. No. Bo w każdym razie gdzieś mi się przewinęło ostatnio na Instagramie. Pamiętasz Frankiego Hilla? Pamiętam. No. Miał na Instagramie taki post, w którym robił właśnie frontboarda na rurce pod górę. Ale nie na takiej jak Lio Romero, tylko na jakieś tam, powiedzmy, na osiedlu taka nieco pod górę. I podpisał, że to był 92 rok, o, więc kurde. Już wtedy takie rzeczy. No proszę. Ale kto na murku pierwszy? Właśnie na murku, nie wiem. Nie potrafię sobie przypomnieć. Też nie. Dobra. Pewnie questionable video. Ej, 92, nie? To chyba też ten... 92, 91, coś takiego. Coś takiego. No widzisz, wszystko ja... Wszystko się tam toczy. Tak. No. Fajne mi się podobało, jak też był... Jeden murek był, robił backside, noside. Zaraz obok był kolejny murek, z noside'a przeszedł na frontside, tailside i frontside kick flip out. Takie przejścia też w pewnym momencie były wszędzie, że aż do znudzenia, okay, naprawdę. Jakbyś miał murek obok siebie, to pójdź on slide, nie? W tym podcaście nauczyłem się tego określenia. Nie słyszałeś naprawdę? Nie. Yes. Nigdy nie słyszałem czegoś takiego. Niby starszy ode mnie, zobacz. Uczysz się jeszcze. Widziałem też, że w przejeździe zrobił pressure flipa przez mały gap. Pressure flip to jest trik, który ty mi tłumaczyłeś tyle razy. Nie rozumiem. No i na dobrą sprawę z pressure flipem jest ta sama akcja, która jest z tymi trikami pod górę na murku, że w pewnym momencie to się stało takie fajne. No, to jakoś... od kogo, od czego się to wzięło? Teraz, chyba co drugi skate taki europejski, nie? Robi. Pressure flipa. No, ale od kogo się wzięło? Nie wiem. Właśnie ja tego nie umiem wytłumaczyć, bo nie wiem. No dobra, no wiadomo, że tam dawno temu pressure flip to był robiony zamiast, powiedzmy, zwykłych flipów, że się tak wyrażę. Questionable video. No też już tak o tym pomyślałem. Ale generalnie w tych nowożytnych czasach, że tak powiem, nie wiem co, kiedy to się stało, że pressure flip znowu... To jest jak z backside big spinem teraz. Też taki się zrobił popularny od jakiegoś czasu. Co montaż, to jest backside big spin. Musi być. Musi być. Jakaś moda. Kurde, ale nie potrafię. Ja umiem takiego szczura. Taką ścierę po ziemi. Bo... No, turlanego tam powiedzmy kilka razy zrobiłem, ale no... Najlepszy backside big spin w ogóle w Polsce. To już ci mogę powiedzieć. W Polsce. Mój kolega Zbyszek Safian z Bydgoszczy. Jego backside big spin. Tak jest. Po kolana. Tak potrafi zrobić. Ja grałem kiedyś z nim w skate i zadał mi backside big spin. Dobra, idę już sobie. Nie? Pozdrawiamy Zbyszek? Zbyszek, pozdrawiam. Nie? Najlepszy backside big spin. Tutaj nawet nie ma co się... No to chciałbym zobaczyć. Musisz zobaczyć. Mam nadzieję, że będę miał okazję. Oczywiście, że tak. Co jeszcze, jeżeli chodzi o ten przejazd? O właśnie, NBD. Moim zdaniem, to jest NBD. Ale tam dla mnie jest jeszcze jedna sekwa. Co też taki triczek był jeden, co rzadko się widzi. No. Backside, tailside, big spin out, co też ostatnio jest dość popularne. No jasne. I to na ławce. I na drugiej ławce fakey frontside crux, fakey frontside flip out. To też już teraz tak rzadko się widzi. Też była taka moda na takie triki. Teraz? Kurczę, rzadko. Nie potrafię sobie przypomnieć, żebym widział ten trik. Nie wiem, czy dobrze powiem, wypowiem imię i nazwisko. Issei Yumiba. On jeździł przez jakiś czas dla Almosta. Nie wiem, czy był flow, czy amator. Nie tego. I on robił? On to robił. Na Almoście 5-incher. Mm-hmm. To zrobił. No, właśnie. Nie oglądałem za dużo tego filmu. To zrobił właśnie. Fakey front crux, fakey flip out. Fakey frontside flip out. Mm-hmm. Nie no, tak to fakey crooked, fakey flip. Tak. No i Mike mu fakey crooked. Nie mów. Czuj dobrze, że człowiek jest, nie? NBD. Backside tail, zejście 2.7 na nosemany. I tego ja nigdy nie widziałem. Nie było w questionable video, tutaj nie możesz tego powiedzieć. No. Albo przynajmniej ty sobie nie przypominasz tego. No ja tak przywołuję ten film, no bo tam wszystko było robione, no, nie wiem, na murkach wysokości krawężników, no ale no. Naprawdę
poziom technicznej jazdy wtedy był niesamowity. Tam poszedł właśnie ten Backtail 2.7 na manuala, ale jak poszedł na nose manuala, to było, czegoś takiego nie było jeszcze. No, jeszcze właśnie 2.7 na manuala, to nie wiem, czy Janne Saario nie robił przypadkiem. On był z Finlandii. Tak, elementa. On miał dużo jakichś takich manualowych szaleństw. Ale na nos manuala nie było. Nie, przynajmniej ja sobie nie przypominam. Także tu jest NVD. Ja polecam przejazd. No, chyba, że wy wiecie o kimś, kto miał taki triczek. Napiszcie w komentarzu. No, ale przejazd naprawdę spoko. Naprawdę spoko. Także polecamy. No, jak najbardziej. Teraz przenosimy się do Japonii i ja wiem, że Radek będzie ogromnym fanem tego. Będzie miał dużo do powiedzenia. Dużo do powiedzenia. Zaciera ręce jak raperzy. Japonia. Japanese Super Rad. Kolejny przejazd z Lens 3. Co tam się wydarzyło? W zasadzie nie mam dużo do powiedzenia. Nie masz dużo do powiedzenia. Po prostu uważam, że to trzeba zobaczyć. Pamiętasz takiego też Japończyka, Go Miyagi? Pamiętam. On miał strasznie dziwne triki. Tak. To miał strasznie dziwne triki. Ale uważam, że tu są jeszcze dziwniejsze. Ja zapamiętałem trik, który... Ja wiem, że zaraz powiesz, że cię to nie dziwi, że ja się ram. No, comply 3-6 flip. Złapanie deski w rękę. Zrobienie nią flipa na wallride'a. I to już... Co się dzieje? Ale on miał naprawdę taką... niesamowitą ilość różnych kombinacji z no compliami, jakieś łapanie deski w najmniej oczekiwanych momentach. Ej, to była taka magenta, ale 100 razy mocniej. Że jak funkcjonowało w pewnym momencie w internecie takie filmy Never Expect Your Next Move, czy coś w tym stylu. On chyba wziął to zbyt do siebie, tak. Bo naprawdę nie można się spodziewać tego, co zrobi. Szalone triki. Co tam się wydarzy? Ej, ale tak na przykład jak było też, że z mureczka, nie? Mm-hmm. Noli kickflip i no comply 180 szybko. Ja już mówię, że to takie jeszcze jest realne. Tylko, że ja noli flipa nie umiem, ale na przykład kickflip, nie? Może... Ty umiesz noli flipa. To ty będziesz robił. I umiesz no comply 180. Ja mogę fejki flipa i switch no comply 180 zrobić. O rany, to będzie Japonia. To będzie Japonia. To będzie magenta. Magenta. Wjeżdżamy w to. Marzenka. Z takich bardziej normalnych trików, że tak powiem. Zapamiętałem, jak zrobił bonelessa na frontside wallride'a. To jest w ogóle niesamowite. Ja nie będę mówił o trikach, bo tam wszystko jest dziwne. I wszystko jest warte zobaczenia. To jest po prostu montaż, którego się nie powinno jakoś tam tłumaczyć. To trzeba zobaczyć. Tak, zdecydowanie. Tam nie ma nawet co z trików opisywać, omawiać. Swoją drogą naprawdę ciekawa muzyka. W ogóle to co obserwujemy w tym filmie, że jakby wszystko to jakby od jakichś lokalnych osób, mam wrażenie. A ciekawe, ja bym chciał cały ten film zobaczyć. No, faktycznie. Bo te przejazdy są coraz mocniejsze. No, aż tutaj odwieczna wojna, nie? Rurki czy leginsy, bo w tym montażu pojawiły się. Rurki czy leginsy, mówisz? Co ja gadam? Szerokie spodnie czy leginsy? No, masz. A tam było, nie? Dawno się nie widziało żadnych wąskich spodni. Trochę tamtego. Jaki team jesteś? No. Big boy. No. Jestem biedakiem, no nie jesteś mi na Big Boy. Dobra, no to coś. Ale no widzisz, no rurek też za bardzo nie noszę. No, dopasowane. Slim fit. Nie, ale to, dobra, już mniejsza z tym, ale no to jest warte zobaczenia. Wiadomo, super, polecamy. I co nam jeszcze zostało? Montaż Shopaholics. Kurde, ja jestem pod wrażeniem. Generalnie bardzo podoba mi się ten pomysł. Że to jest chyba centrum handlowe. Nie? No, tak wygląda. Tak wygląda. Opuszczone centrum handlowe. Tutaj też nie będziemy nad trikami się rozwodzić jakoś. Nie, no bo szczerze, nie ma tam jakichś szokerów czy tego typu rzeczy. Po prostu samo to wykorzystanie tej przestrzeni. No, widać, że chłopacy włożyli dużo, dużo trudów tam w ogarnięcie tego miejsca, no bo przewiduję, że musiał być tam niezły syf. No, zresztą jeździli przez dużą część montażu w maseczkach, tak. Więc niezły pył tam musi być. Ale że ciekawy, gdzie to jest w ogóle.
To mnie zastanawia. W sumie źle, że nie przeczytałem tam w opisie filmu. No właśnie nie było. Nie było? Bo sprawdzałem już ciekawość. A nie chcieli, żeby inni jeździli tam. Ale świetne. Świetna sprawa. Bardzo mi się podoba sam ten pomysł. W ogóle taka perspektywa. Pomyśl o tym, że na przykład dajmy na to u nas. Jest opuszczone centrum handlowe. No mamy jedno opuszczone centrum handlowe. No za dużo powiedziano, że centrum handlowe. No ale tam nie za bardzo idzie wejść, no. Powiedzmy. Ciężka sprawa w sumie. Ale tutaj to faktycznie jeden wielki spot. No te murki od zdaje się jakiejś starej fontanny. Tak. Te łukowate, no, jakieś tam różne szafy. No, rewelacja. Wszystko co chcecie. No, schody były, no, jakieś te rurki w dół maleńkie. A ciekawe, to mnie też zastanawia, jak oni tam weszli. Że co, czy tego nikt nie pilnuje? Czy jak to? No zależy, wiesz. Jest coś takiego jak urbex. No jest, jest. No właśnie. Tylko właśnie tutaj jest takie miejsce trochę, wiesz, jak galeria. To wydaje mi się, że chyba by było już bardziej pilnowane. Wiesz, no. Albo tak zamknięte, że nikt nie ma dostępu. A tu proszę, była tam dziura. Albo nikomu już to nie robi różnicy, powiedzmy. Chyba, że tak. Ale co? Montaż tutaj, montaż tygodnia. Jeżeli mamy tutaj, powiedzmy, już określone, że mówimy o montażach tygodnia, no to tak, to jest montaż tygodnia jak najbardziej. No ten wans, tego wansa chociaż nie, nadrabia. Zostawmy to w spokoju, zapomnijmy o tym. Tego nie było. Pamiętam jeszcze, jak był taki klip, gdzie w podobnym miejscu jeździł Clive Dixon. Że miał taki przejazd, w którym robił triki też w jakimś tam opuszczonym, wydaje mi się, że może centrum handlowym, czy czymś w tym stylu. Jeszcze zanim tam doszedł do Disordera. Jak jeszcze bodajże... On na Birdhouse'a jeździł? Tak, jeździł na Birdhouse'a, ale Disorder. Muszę sprawdzić. Ja go nie śledzę, szczerze mówiąc. Ja też nie, ale gdzieś mi się to przewinęło. Ale tutaj montaż z całego serca polecamy. No naprawdę, pomyślcie o czymś takim w swoim mieście. Super sprawa. No. Coś na zakończenie? Coś na zakończenie. Ja bym chciał zapytać, na co czekacie w tym roku? Na jaki montaż lub na jaki film? Radek, na co czekasz? Na jaki montaż? Film? To nawet nie jest tak, że czekam na coś konkretnego, ale gdyby na przykład wyszło nowe Jante, to bym chętnie obejrzał. To na pewno. Frite to teraz tak... To w piątce u mnie już się mieści kamerzystów. No, tak awansował, że tak powiem. No. A ciekawe, co się dzieje, skoro mowa o takich bardziej skandynawskich kamerzystach, z Torem Stromem. Polar ostatni, przecież on nagrywał. A widzisz, o kurde, zupełnie o tym zapomniałem, że on przecież nagrywał. Tao cały czas coś nagrywa. On też jest bardzo dobry. Też bardzo dobry. Gdzieś tam w top 10 może? No. Moglibyśmy kiedyś powiedzieć o top 10 kamerzystów, czy coś w tym Zadawajcie stylu. Zadawajcie pytanie, za tydzień odpowiadamy. Tutaj będzie, to by mi się rozkręcił. A ty na kogo czekasz? Na co Na Jantę na pewno. No. Na GX1000, jakiś nowy. A to będzie, to 100%, oni co roku coś wydają. W tym roku na pewno. Palas może? Jakiś nowy? No faktycznie. O, w ogóle... Jakiś but jest Hejtora nowy od Adidasa, widziałeś? Super stary jakiś. No tak, jakieś takie przerobione. No. No, nie wspomnieliśmy o tym, ale to jakaś tam, nie wiem, dzisiejsza sprawa? Coś takiego. Dziś, wczoraj? No. Coś takiego. Zapomniałem o tym. Nie. Tak, każdy widział na Instagramie. No, Hejtor jest spoko. Hejtor jest spoko. Myślę, że warto wiedzieć. Od Batarda? Coś może? Romain Batard? To chyba u mnie numer jeden kamerzysta. Jakiś pop trading? No to zawsze. O, to tam nie będę się wypowiadał, bo zawsze czekam. O, bym obejrzał nowe Poetic Collective. Nowe Poetic Collective. No bo to już wyszło, więc no. Liczyć kiedy będzie do zobaczenia. No to tak. Chyba tyle. No chyba tyle. Pytanie jeszcze, kolejne. Radek. Jeżeli chodzi o powiedzmy skate'ów, których lubicie, kojarzycie. Czy są tacy, którzy uważacie, że nigdy nie rozwinęli tak jakby swojego potencjału w pełni? No ja podam taki przykład, że uważam, że wspomniany dziś PJ Ladd, że on swój
pełny potencjał rozwinął w Wonderful Horrible Life, że to był top, top, top. 20 lat temu. To już 20 lat temu. I to się nadal broni. Tak. Moim zdaniem. U mnie z takich pro to Nick Trapasso. Że on nigdy nie rozwinął swojego potencjału. Nigdy. Ja uważam, że Tom Penny. Temat. No, ciekawy w sumie do przegadania. Było trochę tych jego partów tam w Menikmati wspomnianym wcześniej, tam w Flipie, ale że to wszystko mam wrażenie, że to nigdy nie oddało tego co on potrafi. Możliwe. No, więc macie Antoine Dixon. O, Antoine Dixon, faktycznie. Co on by zrobił, gdyby ta jego kariera tam po Bakerze jeszcze się bardziej rozwijała. To, no. Ale to już będziemy omawiać sobie teraz na dniach Baker 3, bo nawet do Antoana jest ciekawa historia z jego przejazdem, ale to spokojnie. Dużo do powiedzenia będzie. Dużo do powiedzenia. Także. Nie mogę się doczekać. Ja też nie. Także będzie teraz na dniach. Miało być akurat zaraz po tym, jak nagramy, ale no niestety ten weekend trochę nam nie pozwala na to, bo ciebie nie będzie. Zostawmy to. No. No, w każdym razie nie ucieknie. Tak. Ale co, na koniec co? Dziękujemy patronom wszystkim za wsparcie. No i osobom, które nas słuchają po prostu. Wielkie dzięki. Zadawajcie pytania na Instagramie. Komentujcie. Gdzie chcecie. Piszcie do nas. Kolejne pytania. Jeszcze co nieco może zbierzemy. Cały następny tydzień możecie zadawać pytania. Od poniedziałku do piątku, nie? Tak sobie zrobimy. No, myślę, że do piątku na spokojnie. No, to jak chcecie wesprzeć na Patronite, oczywiście zapraszamy. Do ręki też mogę. No, także ja mojego kolegę serdecznie pozdrawiam, bo on mówił, że nie będzie nam wysyłał, woli nam dać do ręki. Mikrofon nowy mamy. Jest już, jak mówiliśmy, będzie wszystko pokazane, żeby całe wsparcie tracimy na sprzęt. Mamy. Zatrzymujemy słowa. Ja no muszę powiedzieć, że nie wierzyłem w to, że coś takiego się wydarzy. No, że miło oczywiście. Jestem wdzięczny, że dostaliśmy takie wsparcie, ale generalnie wierzyłem, że ktoś tutaj w ogóle będzie chciał nam powierzyć na cokolwiek pieniądze, więc jeszcze raz wielkie dzięki. Dziękujemy. I co? Słyszymy się za tydzień. Do zobaczenia na desce. Jo!